Witam kolejny raz. Dzisiaj chciałbym pokazać takie urządzonko. Podwajacz częstotliwości. Do tego podwajacza, który jest od 50 MHz do 1300 MHz na wejściu. Na wyjściu może być od 100 do 2600 MHz. Maksymalnie możemy podać 1300 MHz, minimalnie 50 MHz. Ja tutaj mam przygotowany taki prosty układ pomiarowy z generatorem kwarcowym. Częstotliwość 100 MHz. Nie wiem, czy będzie widać. 100 MHz. No to spróbujmy podłączyć tą małą, spytną puszkę. Trochę to potrwa, bo muszę się rozpiąć i podpiąć podwajacza. Tak wygląda nasz układ. Generator 100 MHz, podwajacz, terminator. Podłączmy. O. Podłączmy zasilanie do generatora kwarcowego. Plus podłączony, teraz minus. I co mamy? Dajmy wzmocnienie. Wyzwalanie. O. No nie mamy idealnego sinusa, ale mamy 200 MHz. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na kamerze. Sygnał jest zniekształcony. Nie znalazłem dokumentacji, żadnego PDF-a do tego podwajacza, więc nie wiem, jaką amplitudę mogę podać, maksymalną, jaką minimalną. Jak on działa w ogóle, on jest zbudowany, nie mam pojęcia. Jest nieotwieralna obudowa, trzeba byłoby ją zniszczyć. Ale po prostu podwoiło nam częstotliwość do 200 MHz, ze 100 MHz do 200. Ale zniekształciło sygnał. Ja też podłączałem 250 MHz generator kwarcowy. No i wychodziło 500 mega. Oscyloskop jako tako jeszcze dawał radę wyświetlić ten sygnał. Dobrze mówię, 252 MHz podłączałem i miałem 500 z grosikiem mega. To tak, żeby po prostu jakiś filmik rzucić, że kanał żyje w miarę. Może kogoś to zaciekawi, a mnie zaciekawi, to trudno. Zmarnował tylko czas na oglądanie. No to byłoby na tyle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.